Witam serdecznie na moim kanale, przed wami kolejny odcinek Moje serii Diablo zwiadowki. 2 Resurrected. Gramy czarodziejką, ostatnio przenieśliśmy się na poziom piekielny, zrobiliśmy pierwsze zadanie, trochę też się ogarnęliśmy. Już wiemy co i jak nam będzie uprzykrzać życie w tym akcie. Te zombies mają wszystkie odporności na nasze ataki zamiecią, także będziemy musieli na to uważać. Najemnik, jeżeli będzie działał tak jak działa, to powinno być ok. Ściąga wszystkie te niewrażliwe i ubija je. Tak jak widzicie, teraz te łowczynie przybiegły niewrażliwe, no trudno. Będzie to trochę wolniejsza eksploracja, ale dajemy sobie radę i z takimi przeciwnikami. Nasz najemnik potrzebuje wzmocnienia. Zapomniałem przenieść mu zbrojkę z Paladyna. Zrobię to pewnie po tym nagraniu, albo po tej serii nagrań, nie wiem ile wyjdzie ich i w jakim momencie się zatrzymam. Odnawianie many działa już bardzo dobrze, nie mamy z maną najmniejszego problemu. Mamy problem z tymi niewrażliwcami, bo nasz meteor jeszcze nie jest w pełni ulepszony. Jeszcze myślę 5 poziomów już on będzie dawał radę, bo obecnie ma obrażenia niecały 1000, jak już będzie tak 1000, 1000, myślę 1200, 1500 to już powinno być ok. Najważniejsze jest utrzymywać naszego najemnika w przeżyciu. On będzie trzymał te niewrażliwe potworki, a my będziemy je wybijać. Przy okazji wpadł poziom 58. Tak jak mówię, 65 poziom to już powinno być w miarę dobrze. Potem będziemy się już tylko ulepszać z naszymi obrażeniami. Tutaj będzie zejście tylko do jaskini, to nas nie interesuje. Możemy dodać tę umiejętność w meteor. I zawsze możemy ominąć jakąś niewygodną grupkę. Niewrażliwość na ogień i zimno to będzie interesujący pojedynek. Przypominam, mamy jeszcze pole statyczne do wykorzystania właśnie w takich sytuacjach, jak tutaj się trafił ten niewrażliwiec. On będzie cały czas przywoływał sobie sługusów. Ci sługusy są niewrażliwi. Tutaj też się jakiś niewrażliwiec trafił. O kurczę, nasz najemnik zaraz zginie. Musimy go ratować. Przełączmy na pole statyczne. Dobra, padł ten największy przeciwnik. Te są niewrażliwe tylko na błyskawice, więc wykończmy je. Runka Sol wpadła przy okazji i wracamy do pojedynku z tym szamanem. Włączamy pole statyczne, ubijmy mu trochę życia. Najemnik zrobił swoje. Nie było tak źle, moim skromnym zdaniem. Miksturka odzyskana. Czy te mają niewrażliwość na zimno? Tak. No to traktujemy je ogniem i oczywiście polem statycznym. Jak będziemy naszego najemnika utrzymać przy życiu, pole statyczne powinno dobrze współdziałać. Dzięki. Dobra, no będzie trochę zabawy, no ale przynajmniej będzie się coś działo. Nikt nie powiedział, że piekło będzie proste. To jest te pojedyncze, tak. Święty wstrząs, dobra. Koronę ma fajną, bo mu znaleźliśmy. Ta zbrojka też nie jest najgorsza, ale ta zbrojka na najemniku Paladyna jest troszeczkę lepsza. I jeszcze jedna miksturka pełnego wzmocnienia. Tak jak mówię, trzeba było, jakbyście byli w tej sytuacji, nie mieli dobrego sprzętu, to polecam wam podepspienie do chociaż tego 65 poziomu na normalu. Znaczy na koszmarze, żeby wejść na piekło.
Jest to po prostu dla waszej korzyści, żeby ten meteor był mocniejszy. Wtedy szybciej będziecie sobie tutaj radzić z przeciwnikami. Znacznie spadnie prędkość pokonywania aktów, dopóki nie zbijemy tego poziomu, no ale nigdzie się nam nie śpieszy. Bardzo mało odcinków wyszło w tej serii. Tak myślałem, że na piekło będę potrzebował więcej czasu. Także teraz bez obaw na spokojnie mogę sobie wybijać przeciwników na piekle. Tych z niewrażliwościami, tych wrażliwych. Te włóczniczki mają tylko na błyskawice, także możemy je atakować naszą zamiecią. Nie myślałem, że tak dużo jest przeciwników niewrażliwych na zimno tutaj w Działa pierwszym akcie urocza już. magia. Zobaczmy, co będzie miała. Aha, ci mają tylko niewrażliwość na błyskawice, to bardzo dobrze. A orlica ma jakoś niewrażliwość, czy nie? Ma odbicie. No kurczę, co mu się stało? Zagapiłem się, zaczytałem się na orlicy. Dobra, pole statyczne, jedziemy z nią. Odpychające strzały mam. Bardzo mobilna jest ta krwawa orlica i to stwarza problemy natury technicznej. By się gdzieś zgliczowała, to by było dobrze. Albo zaklinowała, tak po ludzku mówiąc. No ale nie ma większych problemów. Pada raczej przyjemnie. Lekka zbroja płytowa wpadła. Jeśli chodzi o jakieś ładniejsze przedmioty, termiczne beru nawet fajnie wygląda. Dobra, i teraz tak, tutaj można by wejść, zwiedzić te poboczne lokalizacje. Ja nie będę się tym zajmował, bo i tak wiem, że będzie dużo czasu nam schodzić na tych przeciwników. Wracamy do miasta, przywołamy najemnika. Zobaczymy, jaka ta zbrojka poleciała bardziej niż te bonusy, które on ma. Bardziej potrzebowałby obrony. Może Nie mogę. to będzie zbawienna zbrojka dla niego. Dobra, i teraz musimy uratować Deckarda Cain'a. Słabo, jeśli chodzi o obronę, nawet mniejsza niż tam mamy. To było tylko dla zysku zostawione. Dobra, dokupmy jeszcze jedną. Wymieńmy te małe na większe. No i naszym zadaniem jest teraz przebić się i odnaleźć zwój Ifusa. Druga runka. Sol, także będziemy mogli już się przesunąć tu na dół. Kamyczek do wspólnych. Chyba kasa się już też zebrała, nie do tej wspólnej, do tej raczej. No i wracamy na kamienne pole, bo na zimną równinę i będziemy szli teraz na kamienne pole. No i teraz też można trochę się przyspieszyć. Tu jest grupka łatwa do ubicia, dużo ekspa, może jakieś przedmioty. Korzystajmy z tego. Gotycka tarcza. Czyżby to była tarcza Sigona? Nie znam się na tych przedmiotach, ale gdy identyfikujemy, to się dowiemy, tak? Dobra, gdzie by było te przejście? Pomijmy sobie tutaj, może weźmy tą skrzynkę, otwórzmy i te doświadczenie. Nieźle. Tu było przejście, czyżby te drugie nie prowadziło po drodze?
Tutaj była droga, ok. Niewrażliwość na błyskawice, jeszcze niewrażliwość na ogień. Pomysł w identyfikacji, zobaczmy jaka to tarcza nam wypadła. Odparowanie Incenharta. Coś z tego Incenharta setu miałem, może nie miałem tarczy. Tutaj mamy niewrażliwość na trucizny, niewrażliwość na błyskawice i niewrażliwość na zimno u klan księżyca. Mam nadzieję, że ich reprezentanci w akcie drugim nie będą mieli takiej samej niewrażliwości, bo tam będziemy mieli ich trochę więcej. To łatwa grupka do ubicia. Obie te grupki są łatwe, tylko ta jest strzelająca łucznikiem. Czy ta ma grupka łuczników, także musimy uważać. Jeszcze przekleństwo narzucają, także nie za fajnie. Dobra. To wybite. Weźmy sobie trochę miksturek. Jeszcze jedna leczenia by się przydała. Czy tutaj coś ciekawego wypadło? Niestety nie. Jestem przeciążona. No i dobra, zostawmy tą tarczę, weźmy naszego najemnika. Na kamiennym polu szukamy portalu. Zobaczcie, punktu nawigacyjnego. Ta tarcza nam nie jest potrzebna, jest słaba. Może na jakieś niskopoziomowe postacie byłaby ok. Niestety my do takich postaci już nie należymy. Dobra, będziemy nosić po prostu więcej tych miksturek wzmocnienia. Może to nawet podmienimy sobie. Więc zobaczmy co na tym kamiennym polu. Już mieliśmy taką jedną ładniejszą grupkę. Kolejna grupka. Znowu łucznicy, znowu trzeba uważać. No ale mamy teleport, także powinno być ok. Aha, tutaj też jest jakiś bosior, dlatego on tak trzepie mocno. Dobra. Dwie leczenia, jedna many. Dobra, weźmy tu jedno leczenie, żeby była. Tutaj mamy kamienne pole, także zróbmy porządek z Rajkeniszu. On jest niewrażliwy na ogień, także jest ok. Co naszego najemnika tak mocno zlało? Czyżby to były te pioruny? Dobrze, harpun wypadł, nic ciekawego. Mikstura z pełnego wzmocnienia. Dobra. Czyżbyśmy tutaj mieli punkt nawigacyjny? Nie, tu mamy obozowisko ich i mamy też zejście. Korona jakaś się trafiła. Zobaczmy tą koronę, ile mam miejsc na klejnot. Trzy gniazda. Dobra, tutaj musimy znaleźć punkt nawigacyjny, to nie ma wyjścia. Nie będziemy się... A, wszystko bardzo ładnie się tym razem udało. No i dobrze stoimy z czasem, to może jeszcze przejdziemy tym podziemnym przejściem.
Dobra. Uleczmy się. Może to wypijemy, a weźmiemy większe miksturki. Dobra. W tym akcie tylko spokój was uratuje. Tu już nie tyle akcie, co poziomie trudności. Tutaj już nic nie przyspieszymy. Jak będziemy omijać postaci, to w końcu to przeciwników, to w końcu nas to i tak uderzy, w takim sensie, że nie będziemy mieli tego poziomu. Kolejni łucznicy, ale bardzo dobrze. Niewrażliwość na trucizny, niewrażliwość na błyskawice się trafiło. Czyli mamy kościanych łuczników, mamy te strzelające bestie. Dajmy najemnikowi. Demoniczne rękawice, no najemnicy jeszcze nie mogą nosić takich rzeczy jak rękawice, to nie ma sensu tego zbierać na nich. Tutaj jeszcze mamy, ten akurat się trafi z niewrażliwością, ale ogólnie to one są tylko niewrażliwe na ogień. Także mamy ogień, trucizny i błyskawice, jeśli chodzi o niewrażliwości. Aha, ten ma w ogóle na ogień i błyskawice, bardzo fajnie. Udało się uratować i nas, i jego. Tutaj zaraz sobie pouzupełniamy miksturki. Na pierśnik wypadł, także bez rewelacji. Dobra. Widzicie, to mają tylko niewrażliwości na ogień, czyli w tej jaskini nie mamy niczego, czegoś byśmy musieli się obawiać. Oprócz łuczników, którzy będą boleśnie nas bić. Nasz najemnik za wszelką cenę chce do nich wyjść, ale nie ma takiego sensu, żeby on się z nimi bił. Ten kolega ma niewrażliwość na nasze ataki, więc musimy go potraktować meteorem. No i pobity, kolejny bosik. Dzięki. Mikstur leczenia musimy brać jakiekolwiek, bo słabo z nimi stoimy. Kolejny punkt w meteor to już obrażenia rzędu 1048. Kolejne 10 witalność to już 726 punktów witalności. No i lecimy dalej. Bo o tyle, ile bossowie trafiają się jacyś upierdliwi, to większość przeciwników mamy plus, bo mają takie niewrażliwości, które nas nie dotykają. Dzięki. Ale dobrze, że robimy taką hybrydę, ona ma wtedy jakąś alternatywę i lepiej, gorzej, szybciej czy dłużej, ale poradzimy sobie z tymi wszystkimi przeciwnikami, których możemy tutaj napotkać. Widzicie, no jest to uciążliwe, trzeba się wracać, teleportować, no ale to jest gra czarodziejko, tutaj nic nie wymyślimy. Czaru, burzowy mur, niewrażliwość na zimno, ale mimo to zobaczcie, jak szybko odchodzi mu energia. No i po prostu zbieramy miksturki leczenia. No. Dzięki. Radzimy sobie. Ja uznaję ten build za dobry. Jestem w stanie sobie radzić na tym poziomie trudności. Teraz już tylko pomalutku będziemy eksplorować wszystko. Kolejna lokalizacja, bo ta to jest tylko przejściowa. Będziemy szukać portalu, punktu nawigacyjnego, żeby sobie móc już zakończyć ten odcinek i w kolejnym ruszymy na hrabinę. No, wychodzi to dłużej niż wychodziło na innych poziomach trudności, tak będę to zawsze powtarzał,
ale tak to już będzie na tym poziomie, że pomalutku walki trwają dłużej, nie mogę sobie po prostu rzucić i uciec i muszę być bardziej ostrożniejszy. Tutaj żaden nie ma jakiegoś bossa, tylko to są słudzy sami, bo chcę, żeby ten najemnik też cały czas się zachowywał przy życiu, żeby mi absorbował te ataki. Nie chcę sam też nie wiadomo ile razy ginąć. Chcę pokazać, że ten build jest w stanie na luzie. Nawet jak ktoś nie jest zbytnio ogarnięty z buildami, jest w stanie takim hybrydowym buildem przejść sobie grę. Jeżeli się ukierunkujecie typowo tylko pod zamieć czy pod pioruny, no to widzicie, że będą takie newralgiczne punkty, w których nie będziecie w stanie sami pokonać. Wtedy będziecie musieli naprawdę polegać na bardzo dobrym ekwipunku dla swojego najemnika. A wiadomo, na początku, jak tylko zaczynacie grę, to nie jesteście w stanie. Czarodziejki aż tak bardzo, przedmioty nie są trudne do zdobycia. Te, co mam na sobie, sam mógłbym złożyć bez problemu. To, że je wziąłem z Paladyna, to tylko po to, żeby nie tracić runek, które sobie zbieram. No wiadomo, że prędzej czy później mu odrobię te przedmioty, żeby czarodziejka miała własne, on miał własne, bo na chwilę obecną musiałbym, jakbym chciał grać teraz Paladynem, to przerzucać przedmioty. Nasz najemnik zdobył poziom. Jest to dobry build na początek gry, jako pierwszy build. Zobaczmy, co tam na tym drugim poziomie nam wylosuje. Możemy tą skrzynię zebrać, jakby nie było bardzo upierdliwców dużo. Przypominam, jesteśmy już na piekle, czyli będziemy powoli trafiać poziomy 85, jeśli chodzi o przeciwników. Dlatego warto jest eksplorować takie miejsca. Zaraz dojdziemy do pierwszego poziomu 85 na wyżynie Tamonea. No i gdzie jest ta skrzynka? Przez to, że te eksploracje trwają tutaj dłużej, może być tak, że odcinki będą się trochę przeciągać, to od razu informuję. Może być tak, że nie będziemy w stanie w tych 30 minutach się zmieścić. Nawet jak wyjdzie taka sytuacja, że będziemy chcieli sobie zajrzeć do jakiejś jaskini, to już jest dodatkowy czas. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo takich momentów, ale żeby nie było, że nie informowałem. Dobra, wracamy. Jak tędy było gdzieś przejście. Czarodziejku, trzeba się przyzwyczaić do gry, do teleportowania, do zmieniania skilli. Paladyn, jeżeli ktoś nie chce się bawić w zmianę skilli, chce po prostu mieć jeden odpalony i tylko nim jechać, to będzie prostszy do ogrania. Ta postać daje mi większy fan na razie. Bo coś się dzieje, jest trochę trudniej, aniżeli tak jak było na Paladynie, że tylko te młotki się zarzucały już. Dobra, zobaczmy, jakich tu mamy przeciwników. Od razu z wejścia mamy niewrażliwość na nasze zimno. Daliśmy mu dwa razy miksturki pełnego wzmocnienia. Mamy ich dużo. Oho, jakaś przycinka gry, mam nadzieję, że nas nie wywali. A czemu tak wyszło? Czyżby mi padł internet? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. A jak wyjdzie tak, jak zamierzam wyjść, to ja po prostu się tutaj przeteleportuję i zaczniemy następny odcinek od walki w tym miejscu. No nie jest to pozbawione gliczy, niestety. Zobaczmy, czy jeszcze mogę jakoś to odratować. Już chyba nie. Dobra, dziękuję za dotrwanie do końca. Zaczniemy od tego momentu przyszły odcinek. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału, a kolejny odcinek wpada już jutro. Pozdrawiam.